Sterowanie pracą falownika Eura E600 za pomocą zadajnika ZAD ECO V2. Prezentacja. W poprzednim filmiku pokazaliśmy sposób podłączenia zadajnika ZAD ECO V2 do falownika oraz ustawiliśmy jego parametry tak, aby reagował na sygnały startu, zatrzymania, kierunku obrotów oraz sygnał zadawania częstotliwości pochodzące z zadajnika. Teraz zaprezentujemy pracę tego układu. Za pomocą przycisków start lewo lub start prawo uruchamiamy falownik z odpowiednim kierunkiem obrotów. Potencjometrem nastawiamy częstotliwość wyjścia do przemiennika. Zaś przyciskiem stop zatrzymujemy falownik.